Tak mówi Pan, oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy Waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał Jego głosu i wykonywał to wszystko, co Ci polecam, będę nieprzyjacielem Twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się wrogo do Ciebie. Mój anioł poprzedzi Cię i zaprowadzi do Amoryty, Hityty, Perezyty, Kananejczyka, Hiwity, Jebuzyty, a ja ich wytracę. Wspomnienie świętych aniołów stróżów. Ale ja chciałbym mówić o innych aniołach, których Pan Bóg posyła w naszym życiu. Innych. Anioł znaczy posłany. Bóg posyła. Posyła, żeby nas prowadzili, żeby przynosili nam słowo Boga, bo imię Boga jest w nich. Znaczy Bóg powołuje ich do tego, żeby pomagali nam w naszej drodze, w naszej drodze ku temu, żebyśmy się stali jak dzieci, jak Syn, jak Chrystus. I Ewangelia, na końcu Ewangelii dzisiaj Chrystus mówi, pamiętajcie, żebyście nie gardzili najmniejszym, który jest posłany. I kiedy słucham tego słowa dzisiaj, ja posyłam anioła przed Tobą, słuchaj jego głosu, szanuj go, nie sprzeciwiaj się mu i nie gardźcie tym najmniejszym, to przychodzą mi takie dwa wydarzenia. Pamiętam, jedna siostra kiedyś opowiadała, jak pokłóciła się z mężem. Strasznie pokłóciła. Czuła się przez niego nieszanowana, źle potraktowana. I wieczorem byli we wspólnocie i wieczorem mieli pójść na liturgię do wspólnoty, żeby słuchać słowa. Ale ona po tym całym dniu z tymi pretensjami w sercu powiedziała, absolutnie nie idę, to wszystko jest hipokryzja. Jak mogę iść teraz do kościoła, słuchać słowa, jak jestem tak pokłócona z moim mężem, czuję się niekochana, mamy teraz pójść i co, i udawać, że wszystko, nic się nie stało, on nie czuje swojej winy, ja nie mam najmniejszej ochoty mu przebaczyć. Mówił, nie idę. No i mąż mówi, chodź, pójdziemy, słowo nam pomoże. Ona mówi, nie idę, absolutnie nie zamierzam iść. I wtedy przyszła taka mała córeczka, opowiada do niej i mówi, mamo, idź z tatusiem. Mówi, nie pójdę, nie. Mamo, idź. I ona się pyta, dlaczego mam iść, powiedz mi. Mówi, bo rodzice moich koleżanek i kolegów w klasie nie chodzą do kościoła i się rozwiedli, a ja nie chcę, żebyście się rozwiedli. Mówi, to ją bardzo, bardzo uderzyło. Mała córka, anioł, ten najmniejszy, nie? I ja myślę, że Pan Bóg posyła, jak ufam, że Duch Święty to tłumaczy. Że Bóg mówi także przez dzieci. Czasami mówi rzeczy trudne. Czasami zdziera maski, które nosimy, kiedy nam się wydaje, że wszystko w porządku. Mówi prawdę trudną. Nie gardźcie tym najmniejszym, bo oni noszą w sobie imię Boga. Są posłani, żeby nam pomagać. Nie są trudnością, nie są, nie wiem, jakąś przeszkodą. Pomocą, czasami przeszkodą taką trudną, tak jak w niedzielę będziemy słuchali, że Bóg stworzył Ewę, kobietę, jako pomoc przeciwko mężczyźnie. Nie? Wiele razy ta druga osoba jest pomocą przeciwko nam, bo nie pozwala nam myśleć o sobie nie wiadomo jak dobrze, jak my jesteśmy wspaniali, jak to wszystko pięknie wygląda. Nie pozwala nam żyć dla siebie, mieć święty spokój, zamknąć się w swoich czterech ścianach, tylko nas nieustannie wyrywa z takiego naszego życia dla siebie samego.
nie gardźcie jednym z tych najmniejszych. I myślę o tych wszystkich sytuacjach, kiedy na przykład dzieci po powrocie taty z pracy ciągną go, żeby się wspólnie z nimi bawił. Aniołowie, których Bóg posyła, posłani, którzy noszą w sobie imię Boga, poprzez których Bóg troszczy się o więzi w małżeństwie, o więzi w rodzinie, więzi między rodzicami a dziećmi. Wiemy, że ten czas, który stracimy dla dzieci, kiedy są małe, jest bardzo ważny. Bo to, co się dzieje, kiedy dzieci są małe, potem owocuje, kiedy są starsze. Te relacje, które się zawiązały, potem są bardzo głębokie, kiedy są starsze. To jest pierwsze. I druga rzecz, też pamiętam, jeden z braci opowiadał, jak pokłócił się w kościele, we wspólnocie. Pokłócił się. Czuł się upokorzony i mówił, nie będę chodził tam. I jego starszy syn, który sam już też był we wspólnocie, przychodzi i mówi, i co, focha mamy, nie? Focha mamy, obraziłeś się i teraz nie pójdziesz. I mówi, tak go to dotknęło. Mówi, natychmiast myślał, ty gówniarzu jeden, sam se chodź. Zostaw mnie w spokoju. Mam prawo się obrazić. Ale on mu nie dawał spokoju. Był jak taka brzęcząca pszczoła, która lata koło ucha i nie daje spokoju. Niepokoi. To tak jak komar w nocy, nie? Czasami jest tak, że chcemy zasnąć, a tutaj komar gdzieś lata w powietrzu i nie daje nam zasnąć. Musimy wstać i unieszkodliwić komara, żeby zasnąć. I tak samo jest czasami właśnie, że przychodzą i stawiają w nas w naszej rzeczywistości dzieci. To, myślę, to jest to, ale to jest taka ta pierwsza myśl, która przyszła. Druga jest taka, że jeżeli Pan Bóg posyła anioła, my czasami szukamy kogoś, kto będzie posłany do nas. Szukamy jakiegoś ojca duchownego, szukamy jakiegoś dobrego spowiednika. Czasami przemierzamy kilometry, żeby się z nimi spotkać. A dzisiaj to słowo też mówi, szanuj go, słuchaj jego głosu, nie sprzeciwiaj się mu w niczym. I myślę sobie, wiecie, o tym wydarzeniu, nie wiem, czy pamiętacie, jak Naaman, wódz wojsk asyryjskich, przyjeżdża do Izraela, bo się dowiedział, że tam jest prorok Elizeusz, który może go uleczyć z trądu. I on przyjeżdża i Elizeusz nawet do niego nie wychodzi, tylko każe mu przekazać, że ma się 7 razy zanurzyć w Jordanie. I ten Naaman mówi, co za idiotyzm, tyle przejechałem, żeby się dowiedzieć, że mam taką prostą rzecz zrobić, czy wody u mnie w kraju nie są lepsze niż wody Jordanu. I wtedy jest taka kobieta służąca, która mu mówi, słuchaj, jeżeli prorok by ci kazał, nie wiadomo, pojechać do Nepalu i wejść na nie wiem, Chomolungmę albo nie wiem, na K2, jeżeli kazałby ci dźwigać ciężary, 200 kilo podnieść, kazałby ci zrobić jakiś niesamowity wysiłek, no to byś zrobił. Ale jeżeli ci mówi taką prostą rzecz, dlaczego go nie posłuchasz? Posłuchaj go. Skoro przyjechałeś, posłuchaj go. I on rzeczywiście wchodzi do Jordanu, zanurza się 7 razy i jest zdrowy. Ja myślę, wiele razy ci ojcowie duchowi czy spowiednicy mówią nam jakąś drobną rzecz. Mówią, zrób to. Pomyślcie sobie, jesteśmy posłuszni wtedy? Myślimy sobie, to? Na przykład my będziemy mieli 10 października, zaczynamy tutaj katechezy. Jest wiele małżeństw, które są w trudnościach. I szukają jakiejś odpowiedzi, nie wiem, żony czy mężowie, szukają jakiejś pomocy. A ja ci dzisiaj mówię jako posłany, przyjdź, posłuchaj na te katechezy. Myślę, ach, takie głupoty jakieś będą mi mówić, kto mi to będzie mówić, to mi mama pomóc. No dobrze, nie chcesz, to nie. Wracaj do swojego życia, dźwigaj ciężary, jedź do Nepalu, szukaj, nie wiem, pielgrzymek, szukaj różnych rzeczy, odmawiaj litanie, w porządku. Ale anioł ci mówi dzisiaj, który nosi w sobie imię Boga, którego Bóg posyła, żeby pomagać. Mówi ci to, idź na katechezy. Zrób tą jedną rzecz. Daj Bogu szansę mówić do siebie. Miej serce otwarte. Rozumiecie, ile razy my lekceważymy coś takiego. Szukamy po całym świecie kogoś, kto nam pomoże. A kiedy on mówi słowo, mówimy, ale to? Nie, nie, coś innego masz mi powiedzieć. Dzisiaj słowo mówi, nie gardźcie tym najmniejszym.
nosi w sobie imię Boga. Jest posłany, żeby Tobie pomóc. Takie słowo, które dzisiaj słyszę. Jest wiele rzeczy takich prostych, które anioł mówi. Módl się z żoną rano. Wstań i módl się rano. Chcesz, żeby się poprawiły relacje. Zacznij się z nią modlić. Idź razem na Eucharystię. Idź na liturgię, słuchaj słowa. Proste rzeczy. Nie, daj mi jakąś terapię małżeńską zrobimy. Mówi, ale zacznij od tego. Potem może, jak przyjdzie czas, to zrobisz terapię małżeńską. Najpierw zacznij to. Praktykować te proste rzeczy. A czasem mówi, proste rzeczy nie pomagają. Dlatego tylu nas chorych jest. Tylu z problemami. Bo nie chcemy słuchać.